Witam Was serdecznie w poszukiwaniu kolejnego pomysłu na to, żeby było różnorodnie. Przypomniałem sobie, że sporo, naprawdę sporo naszych rodaków mieszka w Kambodży. Dość odległy, dość egzotyczny kraj, ale tak się składa, że jednego z mieszkańców, z Polaków mieszkających w Kambodży, dane mi jest znać osobiście. No więc zapytałem się, co powinienem dodać, bo nie chcę odtwarzać jakiegoś przepisu, bo za mało tej kuchni wiem, ale co powinienem dodać do kiełbasy grillowej, żeby ona miała, chociażby przypominała charakter kambodżański. Oto jego odpowiedź. Ciekawe, czy będzie słychać. Jak nie, to w jakiś inny sposób to dokleję. Pieprz, imbir i trawka cytrynowa. To jest podstawa khmerskiej kuchni. No i cukier, bo też musi być słodkie. Niestety. Mam nadzieję, że słyszeliście. W każdym bądź razie podejmuję się wyzwania i spróbuję. Dzięki steku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy kambodżańska kiełbasa na grilla zrobiona w Polsce da się zjeść. Zapraszam. Mam 2 kg poprzerastanej tłuszczem łopatki wieprzowej. Mielę ją na sitku 4,5 mm. Przyprawiam solą zwykłą, około 15 g na kilogram i wstawiam na noc do lodówki. Następnego dnia przygotowuję przyprawy. 2 pełne łyżeczki pieprzu cytrynowego, około 4 cm świeżego imbiru, łyżkę stołową cukru pudru i kilka gałązek pieprzu z Kambodży. Ale to unikalny towar i może być 1 lub 2 łyżeczki pieprzu zwykłego. Jest jeszcze trochę sosu sojowego, około 1 do 2 łyżek. Następnego dnia przyprawy te dodaję do mięsa. Imbir drobno ścieram, a ziarenka pieprzu rozgniata w moździerzu, na grubo. Całość mieszam i ładuję na dziewarkę. A następnie napełniam osłonki 28-30 mm. Na koniec skręcam kiełbasę w krótkie odcinki. Tyle mam. Wstawiam to do lodówki i wyjmę na godzinę przed grillowaniem. Nadszedł czas rozpalić grilla. Jak się rozpali, wkładam ruszt. A po rozgrzaniu do 150 stopni wykładam na ruszt kiełbaski.
trakcie grillowania obracam i przekładam, bo każdy grill ma miejsca, gdzie mocniej grzeje. Zaczyna się robić smacznie. Z kiełbasek trochę kapie i dym z grilla jest bardziej widoczny. Jest ślankowo. Pogoda cudna. Część już gotowa. Nadszedł więc czas spróbować. Kiełbasy są w środku szare, bo bez peklosoli. Jestem bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, jak to będzie smakowało. Ani imbir, ani jakieś pochodne trawy cytrynowej nie są moją ulubioną przyprawą, aczkolwiek w pewnych kombinacjach to lubię. Ale nie ma tego przesadnie tutaj w aromacie. Słodkości do mięsa lubię, to mi pasuje. Zwłaszcza jak są na wierzchu, tutaj jest w środku. Trzeba spróbować. No powiem tak. Normalna kiełbasa. Chyba za mało tego dałem. Chociaż w smaku imbir jest wyczuwalny, ale dla kogoś takiego jak ja, kto nie jest wielbicielem tego imbiru, jest dobrze. Gdyby było go tutaj znacznie więcej, pewnie mógłbym mieć nie tak fajne odczucia. Słodkości nie czuję, myślę, że cukru można byłoby dać więcej. Pieprzności jest wyczuwalnie, ale myślę, że też jest jeszcze miejsce, także można dać więcej. Poziom słoności być może. Gdybym posolił to tylko i wyłącznie sosem sojowym, to bym nadał to temu zupełnie inny smak jeszcze, ale do solenia użyłem soli, a sosu sojowego tylko odrobinkę. Ale generalnie tak. Bardzo ciekawa alternatywa do grillowania. Chętnie ją zjem. Słoneczko mocne. Kiełbasa gorąca. Tak, są tutaj te egzotyczne posmaki. Są i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Muszę się Steka zapytać, czy te ilości, które ja dodałem, nie są za małe, bo pewnie są, bo tutaj jakiegoś nuty egzotyczne wyczuwam. Przepraszam, ale słońce jest tak mocne, że patrzeć nie mogę. Nuty egzotyczne wyczuwam, ale nie ma tutaj żadnej przesady. Wydaje mi się, że gdyby to miało mieć taki prawdziwy kambodżański charakter, to powinno być tego dużo, dużo więcej. Nie mogę już, łzawią mi oczy, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, łapki w górę, zapraszam na kolejne odcinki, a tego spróbujcie, bo naprawdę, naprawdę warto. Jest to może nie moja linia smakowa, ale naprawdę z ochotą i z rozkoszą, to jeszcze za gorące, sobie taką kiełbaskę dla odmiany zjem. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich dodatkach. Zdejmuję resztę i podaję na stół. Biesiadnicy zgodnie uznali, że kiełbasa jest pyszna i mogę ją robić częściej. Od Steka dostałem zwrotną informację, że dla oddania kmerskiego charakteru
posmaki trawy cytrynowej, cytrusów, imbiru i słodkości powinny być wyczuwalne, więc następnym razem podwoję ilość. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!